Prawie 2 lata. I dajesz mi 2-letni cukier? Tak. Jezu, ja myślałam, że źle ustawiłam jasność, ty po prostu jesteś taka ciemna. A nie. Szafa? Specjalnie to jest szafa. Nie, to szafa! Nie! Zamknij to! Hejka, żabeczki, witajcie na moim kanale. Dziś będziemy testować chipsy. Gabi już was powitała, więc was drugi raz witać nie będę. Dobrze słyszeliście, dzisiaj będzie ekstremalny test chipsów! Moja ostatnia szara komórka uciekła właśnie. Żegnaj, łapią i za szybko! Gabi zniknęła, Gabi jest... Pędziunia, bo ja się... Będzie bardzo ekstremalnie, ponieważ będziemy miały zasłonięte oczy. Maciek poszedł do sklepu, kupił najlepsze, najbardziej popularne chipsy. Takie, które na pewno znamy i teraz sprawdzimy. Czy jesteśmy prawdziwymi fankami tego niesamowitego, ponadludzkiego, boskiego przysmaku i czy poznamy, co właściwie jemy. Operacja będzie wyglądała tak, że my będziemy miały zawiązane, zasłonięte oczy, tak żebyśmy zupełnie nie wiedziały też po samym wyglądzie chipsa, co to jest. I wy będziecie widzieć tutaj na kamerze, Maciek będzie podawał nam te chipsy, więc wy już będziecie wiedzieć, co my jemy, a my musimy zgadnąć markę i smak. I liczymy punkty, ta, która przegra, zabiera drugą na obiad. A na co chciałaś? Na co chciałaś? Nieważne. Szykujemy stanowisko i wracamy do was zaraz z zamkniętymi oczami, a za kamerą staje Maciek. Dobra, ja mam zasłonięte oczy aż po... Aż po pachy. Aż po... naprawdę, dołem też nic nie widzę. Musiałam sobie taki turban trochę zrobić, ja bo czuję, że mi to zjedzie z twarzy. Ja też mam turban i tak powcisnę. Może byłoby sprytne zdjęcie najpierw sztucznych rzęs, bo czuję, że one mogą zostać na tym szaliku. Ale czego się nie robi dla chipsów? Słyszę szelest grubej paczki. Dobra. A więc mamy coś takiego. Podaję wam. Kurde. O Jezu, chyba mi poleciało. Obrażyłem, że przegrałam. Ej, ja jeszcze potrzebuję jednego. Może po tym McDonaldzie mi pośledziło język, albo to, że... Ja też potrzebuję jeszcze jednego. Chciałam do Gabi powiedzieć coś, jedząc banana i odgryzłam sobie kawałek języka dzisiaj, więc... Nie, tu jest wszystko. Ja już troszkę wiem, ale jeszcze chcę, żebyśmy rzucili jeszcze trochę. Czuję ten krem na rękach i on mnie myli. Okej. Jezu, nie wiem, nie mam pojęcia, co to za może być za marka. Co się dzieje? Ale... Poczekaj, nie mów, nie mów, nie mów jeszcze, nie mów. Okej. Ale chyba... No dobra, to co? Dla mnie... ja... Trzy... Nie, no dobra, no... Dobra, ja powiem... Wydaje mi się, że to jest lejsy, zielona cebulka, cienkie. A dla mnie to są lejsy fromaż. Okej. Nie, na fromaż moim zdaniem mają ostrzejszy smak. Maciuś? To lejsy fromaż. Ja jestem w tym, ja już wiem, że przegrywała, nie? I już wiem, że już po prostu dupa. Był fromaż? No, bo one mają w sobie cebulowy posmak i on mnie zmylił na samym początku. Okej, ja byłam przekonana, że to jest zielona cebulka, ale nie, to nie są cebulowe chipsy, bo to są takie podstawowe smaki, dobra. A pierwszy, który wzięłam, był mało obsypany, więc też nie do końca byłam pewna, czy ta cebulka mi tak, no. Ja już wiem, że przegram. Jezu, moje serce, jak mi wali serce. Co za stres. Lecimy dalej. Chyba wiem. Jezus Maria, czuję ten... krem na rękach czuję. Nie wiem chyba. To ty chcesz powiedzieć pierwsza? Mogę. Okej, bo wtedy... Chociaż to jest bez sensu, bo wtedy ty się możesz zasugerować moją odpowiedzią. Nie, ja nie będę... Ja, czekaj, teraz sobie pomyślę jeszcze raz w głowie, co to jest. Daj nam po kartce, Maciuś. Zapisałam sobie i dlatego mogę też pokazać, co mam napisane. Żeby nie było, że oszukuję. Dobra, ja też sobie napisałam. Mam, pokazuję. Czy Maciek, myśmy napisały coś, co wygląda jak litery? Nie, widać. Okej, okay, tak? Super. Dobra. Dobra, to... to co? Ty możesz pierwsza. Ja napisałam lejsy solone. Ja też napisałam lejsy solone! Teraz pytanie, czy to były lejsy solone? Maciek? Maciuś? To były lejsy solone. Yes! Dobrze to rozkminiliśmy. A, co dwie głowy, to nie jedna. Dobra, kolejne chipsiki pokazuję. Ja w pierwszej chwili się wystraszyłam, że po prostu smak mi odjęło. No. I że na przykład po tym McDonaldzie nie mam wyczucia smaku i dlatego nic nie czuję. A później przypomniałam, a jakich chipsów nie lubisz? Lejsów solonych. A już są, dobra. Nie zabieraj mi mojego. O kurczę, jakie stare. Nie czujesz w ogóle tego, że one są stare? Są. Smakują jak takie chamskie, takie... tanie chipsy. Takie, wiesz... O Jezu, ale jakieś... niedobre! Mogę... Dobra, marki nie zgadnę, ale smak.
Ja spróbuję, bo jak nie zgadniesz marki, to dostajesz pół punkta. Dobra. O fuj. Przysięgam, że jeszcze nigdy w życiu nie jadam ochotniejszych chipsów. Ja już mam nie wiem, czy Maciuś widać. Widać. Dobrze. O fuj. To mów, Gabi. Paprykowe. O. A ja pomyślałam, że to są cram chipsy bekonowe. No. Bo one są takie obrzydliwe. Kiedyś robiłam chyba ich test i myślałam, że po prostu skisnę. To smakowało jakby stare chipsy były. Takie one... stare, ale takie bardzo, takie bardzo takie, ojej, że odrzały gdzieś. No. I zapomniałaś o nich i one tak gdzieś wpadły na przykład pod kanapę i wyciągnęłaś po 5 latach. Tak, ojeju. I co to jest? Iza zgarnęła markę chipsów, a Gabi smak. To były cram chipsy to paprykowe? Gdzie tyś kupował te chipsy? No. To były cram chipsy paprykowe w Auchan albo Lewetanie. Będziesz to ja. Nie chodźcie tam. Fuj. Ale jestem one miały taki... One miały taki... Starym kapciem. Ojeju. Poproszę nową kartkę. Jestem ciekawa, jak te litery mają wyglądać. Ja też. To no, jest takie... Jaki tam jest bazgrow, nie najgorszy. Przynajmniej cieszę się, że to pies tak sapie, a nie ty. Kolejne chipsiki. A, przyszedł do kamery. A ja już nie szukam łapę. Zostajmy tutaj. A ty też? Tak, to była twoja ręka. A bo tutaj mojego męża to było bardziej za coś. No, nie wiesz. Są już po środku. Okej, marki nie zgadnę, ale smak. O, ja pomazałam się po ręce. Nie napiszę całej nazwy, bo jest długa i boję się, że wyjadę sobie z kartki na... na spodnie. Chyba zgadliśmy obie. Myślisz? Aha, bo długa nazwa. No dobra. To ja po tym, że jakby jest taki bardzo charakterystyczny, słodki aromat, stawiam, że są to wiejskie ziemniaczki, masło z solą. Masło z solą! Mam to samo napisane. Nie macie? Tak, to jest ten smak. I za ma punkt, bo ma markę i... Kurde! A ty nie wiedziałaś, jakiej to jest marki? Nie. Aaaa. Ja zapomniałam. To są jedne z moich najukochańszych chipsów. Jakbym ich nie poznała, to zwątpiłabym w siebie. Kolejne chipsiki wjeżdżają, pokazuję do kamery. No już łapetka, już łapetka. A! O! O Jezu, co tak capi? Kurde, wiem, co to jest. Proszę bardzo. O fuj, jak one, po nich to tak właśnie z gęby jedzie. Dobra, to co mówimy? Mówisz, no. Lejsy, zielona cebulka. O, a ja myślę, że są crunchips ser z cebulą. Aha. Maciek? To jest crunchips, zielona cebulka. To po pół punkta. Po pół punkta dostałem. Ale przyznam szczerze, że strasznie wali serem. Takim... Jaką zgagę od nich? Skarpetową cebulą taką właśnie, no. Ale to może ta starość tej cebuli dała taki serowy posmak. Ja uważam, że chipsy nie są takie smaczne, jak nie wiesz, co to za smak. Nie uważasz? Prawda jest taka, że część smaku dopowiadasz sobie wyglądem. Dlatego wszystkie... Jak na przykład idziesz do knajpy i masz Chińczyku, na przykład takie brzydkie zdjęcia jedzenia, to nie możesz nic wybrać, bo wszystko wygląda paskudnie i masz wrażenie, że będzie już od razu paskudnie smakowało. Tak. Idziesz do Maka, tak jak my dzisiaj, i te burgery były takie piękne na tej reklamie, ten drwal był taki jędrniutki, taki pełniutki, taki a dostałyśmy zgniecionego kapcia. No. Jakby na tych zdjęciach były takie zgniecione kapcie, to nikt by tego nie kupił. No właśnie. Więc musisz wiedzieć, musisz jeszcze wzrokiem, wszystkim, no i jest to pewne, pewne utrudnienie mimo wszystko, że nie widzimy, co to jest. Ale nie wiem, czy teraz na przykład będę chciała jeść crunchy psy cebulowe, bo będę czuła ten ser tam taki właśnie, taki stary ser. To nie zabieraj się. Ej! Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód. Żony nie dałem, żony wziąłeś sobie sam. Ciekawe, czy jesteśmy takie usmalone nimi na twarzy. Takie brudne dookoła. Bo tak się czuję trochę, jakby ci już przyklejała ta posypka. Coś mnie merda ogonem po nodze. Fandzia. Ojku, te mają również ten stary vibe. No to nie zaczynają mi smakować tak samo? Czy będziemy mogli prosić o szklankę wody pomiędzy tymi... Ojej! Smakują jak ziemniaki. A już takim plastikiem. Okropne. Muszę jeszcze jednego, bo tej posypki nie jestem w stanie zrozumieć. Tak, ta posypka jest taka... Maciek? Już podaję. Nie zostawiaj nas tu. Jezus Maria. Wiesz, to jest? Smakują jak puder. Masz taki puder na języku? No. Ej, one... Nie mo... Nie wiem, ja też nie... To czekaj, ja... Dobra, napiszę jakieś pierwsze skojarzenie. Nie, rozpuszczmy się. Dają syntetycznym, plastikowym ziemniakiem. Marki nie zgadnę. A mogę obstawić markę. Ja obstawiam smak.
Myślę, że to są jakieś cienkie crunchipsy. Kurczę, ja właśnie ani razu nie napisałam crunchips, na jakim crunchips smakuje. No dobra, to co mówimy? No, ja napisałam tu crunchips, bo nie mam pojęcia. A ja napisałam paprykowe. To są lejsy, zielona cebulka. Co? Nie, to nie są lejsy, zielona cebulka, coś jest... Zobaczysz datę ważności tych chipsów. Ale nie były już lejsy, zielona cebulka? Były crunchipsy, zielona cebulka. Ale one nawet nie smakują zieloną cebulką. Daj to jeszcze raz. I daj nam coś do picia, no. Czekaj, tu nawet jest picie? Ej, ja... To było dziwne. To było... A szczególnie, że lejsy, zielona cebulka mają bardzo intensywny zapach. Tak, i właśnie to nie miało tego zapachu. Ej, coś się... Albo z nami się coś stało. Ja myślę, że tak. Myślisz, że z nami... Ja myślę, że ta moja ostatnia szara komórka, która uciekła, pozbawiała mnie smaku. Ale teraz jestem, jestem zszokowana. Nie są to moje ulubione chipsy, ale znam dobrze ich smak. I no raczej jestem mega zaskoczona, że w ogóle nawet nie byłam blisko. No. I teraz będzie od razu... Mi nie trzeba. Tak? A ja muszę. Nie, bo ja wypiłam się izoherbaty. Excuse me? I to jest właśnie ta niesamowita gościnność grójecka, że zrobią ci herbatę i ci ją wypiją nawet jeszcze zanim zdążysz po nią chociaż raz sięgnąć. To jest twoja wina. Bezczelna. A kto zje te chipsy później? Mogę. A ja to nie chcę tych chipsów później. Ja chcę jeszcze raz dostać tą zieloną cebulkę. Dobra, podaję zieloną cebulkę. Ja czuję, że jesteśmy robione w bambuko. To jest ta lejsowa. Nie pachnie. Nie pachnie jak lejsy, zielona cebulka. Niemożliwe. No nie... No w trąbę nas robi. Faktycznie to jest zielona cebulka. A spojrzałaś? Tak. I to jest naprawdę green onion. Naprawdę to jest green onion. Poproszę o kontrolę, czy mam kartkę po dobrej stronie. Masz po dobrej. Dobrze. A ty, Gabi, pokaż. Ty masz złą, daj. Czekaj, dzieńca. Powiem tak, Jezu. To jest jeszcze trudniejsze niż tamto. Ja czuję popcorn. Ja właśnie... Czujesz popcorn? Coś dziwnego, ale ja już zapisałam i już pokazuję. Pierwsze skojarzenie moje. Dobra. Ja do odwalnych świat należy. No cóż, ja uważam, że to są crunchipsy fromaż. Solone. Co? Solone. Solone? Po prostu chipsy solone. No, okej, okay. Maciuś? To są crunchipsy fromaż. Mordo, naprawdę straciłaś smak na kolejnej stołówce. Ja nie czuję tego fromagę. Naprawdę nie czułaś takiego przytłumionego smaku, jakby ty zmiksował wszystkie chipsy? Takie właśnie i cebulę, i jakiś ser, i jakieś takie, wiesz... A, spadajcie. Są jeszcze jakieś chipsy? Są jeszcze dwie paczki. Wow. O, to ile ty tego kupiłeś? 9. Dobra, lecą kolejne chipsiki. I to są takie. Już między wami. Co to jest, kurde? Niom. Znam to, ale mój mózg zgłupiał. Jest nie tak ze mną, po tylu chipsach. Ale te są dobre. Bardzo są dobre, nie? Ale ja potrzebuję jeszcze jednego. Chyba też. Albo mi się trafiają wszystkie chipsy z takim pęcherzem. No wiesz co to znaczy? Bo to są chipsy w ciąży. Jak losujesz takiego chipsa, to jest wróżba na dzieci. Co? Mam tu tak. Ugryź mnie w dupę. Zapiszę, co czuję. Dobra, ja chyba wiem, co to jest. Okej, okay. Ja zapisałam sobie po prostu coś takiego. Dobra. Gabi, mów. A nie będziesz się śmiać? Będę. Sól z cebulą. Nie ma takiego smaku, kochana. Ale ja mówię, że ja czuję, że piszę, co czuję. Ja... No? Jakby czekam teraz, jak wyjdą takie sezonowe lejsy i będzie... Sól z cebulą. Sól z cebulą. Taka bardzo polska kombinacja, taka... Ja napisałam, że są to wiejskie ziemniaczki, łagodna papryka. Maciek? To są lejsy paprykowe. Nie. To są lejsy, a już nie było lejsów paprykowych? Były ten chipsy, a to są lejsy. Zapamiętałam lejsy paprykowe. Sól, cebula napisałam? Czekaj, to nie jest takie głupie, dlatego że... Tak moim zdaniem właśnie nie smakują lejsy paprykowe, bo lejsy paprykowe mają bardzo głęboki, mocno paprykowy smak, takiej wręcz aż takiej syntetycznej papryki. A tu był taki łagodny, słodziutki, dlatego się powiedziałam te wiejskie ziemniaczki, łagodna papryka. Moim zdaniem w tym sklepie jest jakaś mega stara dostawa lejsów i teraz jeśli ludzie z lejs nas oglądają, proszę skontrolować,
Lewiatana, czy nie, co to był? Kaufland? Lewiatana w Grójcu, bo coś tam jest grubo nie tak. Tak, coś tam jest nie tak. Jezu, jestem zszokowana. Jestem ja w ogóle zupełnie... Ja to wiedziałam, że z tym ten film może być ciekawy. Ty jesteś takim koneserem chipsów, a ja jestem takim amatorem. No właśnie, wiedziałam, że to może być ciekawe, a nie wiedziałam, że aż tak. Ostatnio. Ostatnie chipsiki. Już wiem, że przegrałam, więc... Już, tak? Tak. Znowu mi pachną tak samo. A mogę powąchać? Panasz, proszę. O Jezu. Dobra, wiem, że przegrałam. Ale nie wiem, co za marka, ale przez smak, bo już wie... Daj pan jeszcze tego chipsa. Nie wiem, jaka to jest marka. Czuję zwątpienie po tych 10 paczkach. Ale obstawiam pewien smak, który może być już wynikiem zmiksowania wszystkich poprzednich. Tak. Pokazuję swoją karteczkę. Ja też. Ja obstawiam, że to są jakieś, może wiejskie ziemniaczki, cebulowe. I zielona cebulka napisałam. To są wiejskie ziemniaczki, cebulowe. Przegrałam. I one miały cebulowy vibe. One miały, ale zaraz musimy to wszystko skonfrontować. To co, odkrywamy? Tak, możemy się już od... O Jezu! O Boże! Ja chyba mam taki rozmazany, a o Jezu, przykleiłem się rzęsy do domu. No powiem ci, Gabi, to było mocne. To było mocne. Mam kawałek chipsa w boku. To było trudne. To było bardzo trudne. Jeśli nigdy czegoś takiego nie robiliście, to naprawdę polecam poprosić, żeby ktoś wam przygotował właśnie miseczki z chipsami, z podpisami, co tam jest i właśnie zrobił wam taki blind test, bo można się nieźle zdziwić. Poproszę te lejsy zielona cebulka. Tak, bo ja to muszę... Weryfikację. A, nie pachną. Nie pachną. Nie pachną. Nie pachną. Nie mają tego takiego, tego smrodu. Ojej. Wyglądamy jak po takiej grubej bibie. Tak, zlezane są, no. Dobra, to było nie fair. Maciuś, czy jesteś gotowy na przedstawienie wyników? One mają cebulę. No i te pachną cebulą. One nie a te mają. Nie pachną. Powąchaj sobie, Maciuś, te lejce. Zobacz, wiejskie ziemniaczki to nazwa marki? Te pachną jak tak. Cebula. A co ty myślałeś, że co to jest? Że po prostu to jest cebula. Wiejskie ziemniaczki, cebula. A to jest marka. No marka. A nic nie myślałam. Okej. Okay. Dobra, jak dobrze policzyłem, to tak na oko. Iza, 5,5 punkta, Gabi 3 punkty. Nie jest to, wiesz, jakaś najbardziej spektakularna porażka, więc gratuluję. Jakby, jak na takiego zupełnego leszcza, to poszło ci całkiem dobrze. Dajcie znać, jak wam się podobało, czy chcecie więcej takich filmów, ponieważ planujemy parę jeszcze innych takich blind testów, jeśli się dobrze bawiliście i będzie wam się to właśnie podobać, to z przyjemnością dla was je nagramy. Napiszcie Gabi słowa pocieszenia, mi napiszcie, że jestem i tak wybitna, jakby wiem, że jestem wybitna. Zostawcie subskrybera, łapkę w górę. Tak. I też wbijcie na sociale Gabi, oczywiście wszystko jest w opisie. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, że się uśmialiście i że jak to się mówi w chwili dla ciebie, że śmiechom nie było końca. I tym pięknym akcentem dziękujemy za spędzenie z nami tej niedzieli. Całuski.